Siemaneczko, jak to się mówi, w szczerym lesie was witam. Paweł z tej strony, dzisiaj mamy gościa. Dzień dobry, siemanko. Jest z nami tutaj Szymon z załogi naszej, a także z kanału Turystyka z Leśnym Dzbanem. Jesteśmy w lesie, no niestety, zebraliśmy się dosyć późno. Taka mikro przygoda, mikro wyprawa. Gdzieś tutaj po ciemku się zaraz rozbijemy. Pewnie więcej rano zobaczycie niż dzisiaj. Rutyny obozowe, czyli rozbijanko, jakieś tutaj malutkie ogniseczko i kolacyjka. Trzymajcie się z tym odcinkiem, elo! Po cichu wam powiem, że idę Szymonowi zrobić prezent z taką koszuleczką. Chodźcie, zobaczymy reakcję. Szymon! Mam dla ciebie mały gifcik z angielska, po staropolsku zwykły podarek. Prosim, może zechcete se chodzić. O szku... Taki... Och, ja to kręcę, mistrzu, będę to... Ile wypikań. Nie, słaba jest. Ale Rafał przeszedł w niej prawie nie, no 100 kilosów górami i ceni sobie. Mówi, że nie śmierdzi nawet, w co nie wierzę. Dzięki. Ja tu się cieszę, że się cieszysz. Kozak. No to super. Mega. Miłe akcenty. Patrzcie, koleś jest z nami. Jest swój. Patrzcie, co tu się dzieje. Leśka jest mega obruszona. Patrzę, przymierza się. A tu taka ogromna ropucha. Widzi ta. No, w takim środowisku dzisiaj nam przyszło egzystować. Ja tu już praktycznie rozbity. Idę chyba wymienię bateryjki w czołówce, bo nic tu nie widać. Zaraz wracam. Dobra, wymienione baterie, mój setup na dzisiaj, coś takiego. Norka, tam śpiworek, puchowy Cumulusa plus Climate, matka samopompująca, no pompowana płucami. Niedaleko mamy do samochodu, z pół kilometra, kilometr wziąłem takie legowisko, które wożę turystyczne, to jest w zasadzie legowisko dla psów, dla psa raczej jednego, no ale wziąłem. Plus patrzcie, nowość, nie wiem czy to pokazywałem jakiś czas temu czy nie. Ale zaopatrzyłem się. Całkiem niezła rzecz. Śpiworek dla psa. Można tak rozpiąć po calaku praktycznie. Rozłożyć w takie W, a nie tylko takie U. No i taki jak dla dziecka generalnie śpiworeczek. Fajna rzecz, powiem wam. Sprawdza się. Gorzej jak się budzę w nocy i psy są na przykład poza śpiworami. Dla drugiego psa drugi śpiworek. Już normalny ludzki. Ale się zastanawiam, czy nie zaopatrzyć w podobny. Tylko, że to jest, kurczę, objętościowo niewiele większe. Niewiele mniejsze od tego, także wagowo też niewiele lżejsze, więc szkoda, że ultralight nie jest robione dla psiaków, przynajmniej nie w Polsce, musiałbym gdzieś szukać, pewnie za oceanem. Patrz ta dalej, jest ta ropuszka, piękna, obślizła, cudowna, mojej. Patrzcie dalej, tuż przy moim noclegu, mieszkanko, wiewiórek. Przechowalnia na zimę? Prawdopodobnie tak. Oleś tam żołędzie. Raz, dwa, siedem. Ojej. Pięknie. No i tak oto tutaj sobie żyjemy. A tutaj mamy takie zagłębienie terenu. Nie wiem czy widać. Rano pokażemy. I w tym bardzo podmokłym zagłębieniu terenu będziemy próbować mini ogienek zapodać. Celem podgrzania posiłku. Naturalnie, milordzie. No i naturalna miotła. Do ogarnięcia miejsca na ognisko. Czuję się trochę jakbym liście na cmentarzu grabił. O, ale jest pożytek z takiego narzędzia. Robimy jak największe kółeczko. Patrzcie, totalnie mokra gleba. Jest nawet zwilżona. Jak się mocniej depnie, to gdzieś tam trochę wody wychodzi. Myślę, że to jest bezpieczne miejsce ogniskowe. Sfijańska desitka. Ociepla się. W blasku mikroogniseczka rozpaliliśmy ogień. No parę słów odnośnie tego miejsca. Przyjechaliśmy tutaj dziesiątki kilometrów, półtora godziny jazdy z mojego punktu widzenia. Dotarliśmy w to miejsce, troszeczkę marszu na przełaj, tylko po to, żeby być na legalnym miejscu programu Zanocuj w lesie. Nadleśnictwo Wołów udostępnia 4 miejscówki przeznaczone do rozniecania ogniska i jesteśmy na jednej z nich.
Natomiast nie znaleźliśmy tu żadnego paleniska po kimś, wyrobionego jakiegoś miejsca. To, co tutaj znaleźliśmy, to takie zagłębienie terenu, które sami gdzieś tutaj sobie przygotowaliśmy, odgarniając mocno liście, ryjąc trochę w glebie, która i tak jest grząska. Myślimy, że to jest dobre miejsce, dosyć niewidoczne, na pewno niewidoczne, już 3 metry za obozem nie widać w linii prostej na poziomie, że jest tutaj palony ogień. Natomiast no, taki mały przytyk w kierunku nadleśnictwa, jak już podajecie, że 320 oddział F i południowy o zachodni jego kraniec, na którym dokładnie jesteśmy, podajecie koordynaty, na których jesteśmy, chodzimy tu godzinę, co prawda światło dzienne, którego nam zabrakło, no, uniemożliwiało troszeczkę dokładniejsze szukanie, dlatego od rana wyruszamy tutaj na poszukiwanie tej miejscówki, może gdzieś faktycznie jest jakieś miejsce ogniskowe przygotowane w ramach oczywiście programu Zanocuj w lesie. Nieopodal tutaj takie pola, łąki, pola chyba uprawne, i ryzyka nie ma tutaj generalnie żadnego. No i generalnie super by było, gdyby nadleśnictwo poza podaniem koordynat, które no, nie zgadzają się z prawdą. Google Maps pokazało te koordynaty, że to jest w ogóle nadleśnictwo wołów, które jest kilkanaście kilometrów stąd, jak nie kilkadziesiąt, kilkanaście na pewno, bo jesteśmy bardzo blisko Lubiąża. I co? A natomiast mapy CZ wskazały, że to są okolice tego miejsca, więc nie znalazłszy żadnego miejsca po ognisku bądź przygotowanego paleniska, zdecydowaliśmy się, że zrobimy to w takim zagłębieniu terenu. No i mamy maluteńkie ognisełko. Możliwie bezpiecznym, nie? Tak, jak najbezpieczniejszym miejscu. Zdecydowaliśmy się na coś takiego. I super by było, gdyby nadleśnictwo jednak ujęło jakąś mapę, dokładną, sprecyzowaną mapę, którą można by było sobie powiększyć i odczytać dokładnie to miejsce. Natomiast na 4 udostępnione miejsca na ognisko, z tego co dzisiaj spoglądałem na dużym ekranie, 2 są oznaczone na mapie udostępnionej na stronie nadleśnictwa. Więc pozostałe 2, no to takie domysły. Może tutaj nadleśnictwo myślało, że nikt nie będzie chciał stestować tego miejsca. Natomiast my bardzo chcieliśmy, jesteśmy i testujemy. Więc super by było, gdyby... Na pewno tutaj razem z Szymonem rozmawialiśmy, że pójdzie tak zwany korporacyjnie feedback. Jakiś message zwrotny, jakaś wiadomość do nadleśnictwa, żeby doprecyzować dokładnie to miejsce. Witajcie, oczywiście leśne gotowanie. No przecież nie przyjechaliśmy tutaj, żeby o pustym żołądku spać sobie pójść. Krupnik od babci Zosi, nie wiem, pokażesz? Wygląda mniej więcej tak. Na razie to jest nic apetycznego, dopiero zagotowujemy wodę, bo one kazują do chłodnej zapodać. Do tego dodatek. Ubolewam, że w plasticzku, ojej, teraz ten szkoda. Jeszcze tutaj kolejne śmieci generowane. Patrzcie, bonjour, czarna fasola. I to sobie wszystko zmieszamy i zobaczymy, co z tego będzie. Także gotowanie. No przecież bushcraft to zawsze jest jedzenie na łonie natury. To jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, które można robić na łonie natury. Nieprawdaż, milordzie? Ja tak, ale ta pani też na pewno sobie. O to jest w ogóle fanka. Fanka takich... Oj, zaczyna to trochę wyglądać, nie wiem. Spojrzycie? Zapraszam. Zaraz poświecimy. Dziękujemy! Okładka wymowna, no jak to na Hopito, no Hopito. Lecimy, supermeny, heroesy, super heroes. Pszeniczna ipka, 6 alkoholu i 16 wagowo stopni plato. Oczywiście pasteryzowane, oczywiście niefiltrowane. Lecimy, beer review time! Przez butlę widać, że jest niefiltrowane, mętne, fajne. No, pszenicy raczej tak nie ma sensu za bardzo filtrować, zawsze będzie mętna. Uła! Dokładnie tak jak oczekiwałem. Coś jak pan i pani. Tu już idzie w ten deseń, bo to też pszeniczna IPA. Dużo podobnych pijem, ale jest taki, pozostaje bardzo właśnie fajny smaczek. Tylko w tym opisie nie widzę co, ale ty mówisz o bananie coś, tak? No tak, gdzieś te bananowe nuty pszenicy wychodzą, nie? Powinny wychodzić.
A co wy bardziej tu bushcraftujecie, czy pijecie piwo? Kiedyś ktoś mi tak napisał. Robimy to i to, czemu nie możemy robić dwóch rzeczy naraz? No i witam was kolejnego dnia. Idę na obchód miejscówki. Tam obozik nasz. Jesteśmy 30-40 metrów od niego, 50. I w sumie go nie widać. To dobrze. Jest to wzniesienie, gdzieś na tym właśnie wzniesieniu miało być to miejsce ogniskowe. Jesteśmy na terenie w ogóle, 320 chyba oddział, tak on się nazywa, który jest udostępniony pod noclegi w lesie. Nastał dzień i tak to u nas wygląda. Fajny obozik, fajne miejsce, komfortowo, jak dobry, tam? Elegancko, pięknie. Elegancko. Ciepło, tańko, wygodnie, super było. No i elegancko. Za punkt honoru sobie przyjęliśmy penetrację tej górki możliwie dogłębną dzisiaj, żeby znaleźć to sławetne miejsce ogniskowe, czego nam się nie udało po zmroku. No ciekawe, czy znajdziemy. Wydaje mi się, że nie, bo wczoraj penetracja była niepowierzchowna. No dość duże obeszliśmy. Nie wiesz, nie, za szybko się nie poddaliśmy, nie, z tym szukaniem. Tak. W sumie, więc... Za światła dziennego jeszcze wam pokażę nasze miejsce ogniskowe, taki wąwozik. Największe zagłębienie jest tutaj, to jest miejsce po naszym ogniku. Jak widzicie, gleba jest tu niesamowicie wilgotna. To dobrze, to bardzo dobrze. Tutaj jeszcze wlejemy dobrych kilka, może nawet kilkanaście litrów wody na pewno. Mimo, że jest bardzo grząsko, ale BHP musi być. Well. Nasze miejsce po ognisku zaczyna wyglądać coraz lepiej, tak jak lepicho. Wygląda praktycznie tak, jak żeśmy je przygotowywali pod ognisko, rozgarniając te liście. No ale urokliwie, patrzcie. Jest rzeczka, Młynówka ona się chyba zowie. Bardzo ładnie. Tam takie babrzycho większe, a la bajorko. A my dalej szukamy tego miejsca legalnego. A teraz poszukiwania miejsca ogniskowego. Tu jest ale jakiś taki wąwozik. Gdzieś wypadałoby tutaj, ale wczoraj też tu schodziliśmy. Nigdzie tego miejsca ogniskowego nie widzieliśmy. No i przełomowy moment tego filmu. Napięcie rośnie, uwaga. Pod jakimś takim starym dębem, na którym jest drabinka, to mogłaby być informacja pomocnicza dla ludzi szukających tego miejsca. Szymon znalazł takie coś. Dosłownie takie coś. Kawałeczek zwęglonego drewka. Wygląda jak psia kupa. Odejść lesia. I tutaj trochę jest inne poszycie gleby. Lekko zwęglone w stosunku niż na przykład tutaj. Ktoś tu mógł mikro ogniseczko robić. I to niby ma być to miejsce. Aż mi się wierzyć nie chce. Ale miejsce urokliwe. No i tak jak w opisie, że widać Młynówkę w dole. Widoczek urokliwy. Faktycznie jest miejsce i pod hamaczki, i w miarę na płasko pod namiot czy glebę. Natomiast, no cholera. Nawet w ciągu dnia, jakbyśmy to znaleźli, dokładnie. Się mocno zastanawiali, czy aby na pewno tutaj palić ogień w ogóle, nie? Czy tak to jest. Aby na pewno ta miejscówka. Tak jest. To, że jest na dziko zrobione, to w sumie spoko, tak? Tak. Fajne, tak. Klimatyczne, ale no chodzi o to, że jak już mamy robić coś legalnie i mamy wyznaczone miejsce, żebyśmy mieli 100% pewności, że to jest to. Jesteśmy w tym właśnie miejscu, tak, w którym mamy być. Nie ma co też marudzić za bardzo. Ale... drogi dojazdowej jako takiej nie ma. No tam w dole jest taki wąwozik i droga. W sumie ale dobrze, fajnie. Na mapie nie ma, nie? Tu jakieś pocięte klocuchy. Przez krzaki trzeba było się trochę poprzedzierać, żeby tu się dostać. No tak. Także to jak najbardziej na plus. Jeśli to jest to, no to spoko. Szkoda tylko, że ten opis tak bardzo na to nie wskazywał i koordynaty. Chodziliśmy tędy w nocy, nie wiem, z 10 razy to spokojnie. I nie widzieliśmy tego, no za dnia tego nie widać generalnie. Przysypane liśćmi, gdzieś zobaczysz kawałek zwęglonego drewka i myślisz, że to miejsce. Fajnie, intymnie, także do wykorzystania dla wszystkich buszujących. Leśnictwo Prawików, dobrze. Chyba tak się nazywa, i Nadleśnictwo Wołów. Dziękujemy. No i co, i kończymy ten odcineczek. Taki trochę tutorialowy wyszedł nam, poradniczek. Jak znaleźć miejsce legalne, albo jak go nie znaleźć po ciemku. No i też takie
mocno, odcinek taki mocno z odpowiedzią zwrotną do nadleśnictwa. Stestowaliśmy to miejsce, no i mamy tu jakiś przekaz. Mail na pewno zostanie wysłany. Fajnie, że ten obszar został włączony do programu Zanocuj w lesie. Cieszymy się, że jest tak dziko i milutko. Kończymy ten odcinek. Dzięki za dotrwanie do tego momentu. Żegnamy się razem z Szymonem i z wami, drodzy widzowie. Bye world. Cześć świat.